Cześć wszystkim, tutaj Zajęciaki. Dzisiaj dołączy na dosyć ciekawy przypadek serwera w Minecraft. I nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu Fomi założył swój serwer. IP tego serwera to było fomimc.net. Jednakże coś im nie wyszło i serwer upadł z kilku powodów. Takich jak problemy techniczne, czy po prostu brak graczy. Jednak Fomi się nie poddał i postanowił przebrandować serwer. I tak powstał QuickMC. Pomijając, że nazwa totalnie mi się już nie podoba, to jednak sama zmiana IP za dużo nie dała, ponieważ na serwerze dalej nie gra prawie nikt. A dodatkowo na serwerze dzieją się takie akcje, że właściciele tracą dostęp do własnego serwera. Dzieją się tam dosłownie cały czas jakieś problemy techniczne i są dawane rekompensaty. Więc postanowiłem to sprawdzić i wejść na ten serwer i zobaczyć, czy jest to najgorszy serwer youtubera w Minecraft. Dobra, moi drodzy, czas wejść na serwer Fomiego. Co jest ciekawe, że na serwerze gra aktualnie 8 osób, 9, sorry, ze mną. Kliknij Polska, Antybot, dobra. Kliknij papugę, boże, ile rzeczy. Tak jak mówiłem, to jest mega ciekawe, tu gra 9 osób, a jest to promowane na kanale, który ma 200 koła subskrypcji. No, jest to dosyć dziwne, po prostu. Jest to dla mnie niemożliwe i coś musi być nie tak z tym serwerem. Serwer ma dosłownie jeden tryb, lifestyle. Dobra, wchodzę na niego. Tekstur pak do pobrania, pobieram. Dobra, moi drodzy, jestem na serwerze. No, raczej nie jest to jakiś dosyć wyróżniający się serwer. Cooldowny na komendy, słaba sprawa. Już po pierwszych kilku sekundach zauważyłem błąd na serwerze. A polegał on na tym, że nie można było otwierać ender chesta na spawnie, ponieważ mieli włączoną blokadę. Okej, okay, jakby pierwszy błąd na serwerze, spoko. Czy mogę chociaż dawać losowe kordy? Też nie mogę, też nie mogę, bo mają dosłownie tutaj poblokowane. No jest to, moi drodzy, akurat sekunda, żeby to zmienić. Jednak jeszcze im się nie udało. Nie wiem, ile ten serwer ma edycji w ogóle, jakby ten tryb. I napisał ktoś do mnie, czy jestem real. Tak, podaj DC. Postanowiłem, że skontaktuję się z graczem, który gra trochę dłużej na tym serwerze, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów. Okej, okay, no skrzynki, no wiadomo, nie? No nie jest to nic dziwnego. U mnie słabe itemy w tych skrzynkach są. A nie, bo to jest rzadka, dobra, okej, okay. Jakby to tak, dobra, czaję. Jednak nie, jednak jest okej, okay. Ja pierdzielę, ten cooldown na komendy to jest jakiś żart, nie? Poczekaj, zanim użyjesz kolejny raz tej komendy. Komendy możesz wykonać co 3 sekundy i nie mogę pisać, nie mogę iść na RTP, bo się ruszyłem, czaisz to? No to ja się nie dziwię, że tu 9 osób jest na serwerze. Dobra, teba się do jakiegoś gracza, Dexy 10. Dobra, moi drodzy, właśnie dodałem tego ziomka na Discordzie. Dobra, halo, halo, jesteś? No, jestem, jestem, słychać mnie? Tak, słuchaj, mam do ciebie kilka pytań. O kurde, ale jestem podejrzany. To jest serwer Fomiego, nie? Tak, tak, no. I jakby co sądzisz o nim? Taka szybka opinia. Od ilu tu grasz? Póki co mam tutaj spędzone 17 godzin. Aha. Moja opinia jest taka, że jakby sam serwer w sumie spoko, tylko jest słabo dopracowany. Mhm. Ekonomia jest taka trochę słaba, w ogóle. Okay. Admini mają trochę wywalone w serwer. Kilka razy spotkałem cheaterów, albo mnie wyzywali na czacie i wiesz, i nic. Jak no to może no po prostu tak nie ma ich na serwerze w ogóle, nie? Zgłaszałeś to na Tiketa, czy po prostu jakby... Czy tak, ktoś... tak, zgłaszałem okay. To na wszystko, ale tylko odpisywali, że później się tym zajmą i się tym nie zajmowali. Okej, okay, no to trochę no dziwne, nie, że ja... się, dziwne, że się tym nie zajmują, zwłaszcza, że tu jest 9 osób, więc nie mają jakiejś dużej roboty raczej na serwerze. No, no właśnie, dokładnie, zresztą i też zdarzają się takie akcje, że po prostu nagle jest serwer wyłączony na 24 godziny. No i serwer jest wyłączony przez 24 godziny i piszesz do nich, oni nic ci nie odpisują. Jakby mam jedno pytanie, jakby czy widziałeś kiedykolwiek Fomiego, który tutaj był jakby trochę chociaż zaangażowany, czy nie? Czy jakby w ogóle on odpuszcza nie, temat? Nie, nigdy nie widziałem tutaj Fomiego. Okej, okay, no też grasz od kilku godzin, jakby no niestety. Dobra, ważne teraz pytanie mam do ciebie. Czemu jakby postanowiłeś, że tu będziesz grał i nie zmienisz po prostu serwera? Jakby co cię tutaj zatrzymuje? Jedyne, co mnie tutaj zatrzymało, to to, że pierwszy raz w życiu osiągnąłem coś na lifestylu i po prostu zdobyłem te kilka serc. Uważasz, że warto? Warto było poświęcić tutaj tyle czasu, czy jakbyś mógł, to byś poświęcił ten czas na innym serwerze? Gdybym tak szczerze mówiąc, teraz znalazłem kolegów, ale wcześniej tak, jakby gdybym nie znalazł kolegów, to bym nie spędził czasu na ten serwer. Okej, okay, czyli nie, jakby ogólnie go nie polecasz? Tak, ogólnie nie polecam, zresztą no to, że nie polecam, nic nie zmieni i tak tutaj gra 20 osób dziennie. Okej, okej. Okay. Okay. Dałbyś mi jeszcze jakieś itemy? Jasne. Dobra, moi drodzy, tepną mnie jeszcze ten fruktas i da mi jakieś itemy. Ja pierdzielę, ej, tak szczerze, ta rozmowa była mega mocna, nie? Na serwerze panowała totalna faworyzacja. Administracja miała wyrąbane, biła ludzi na game modzie, a serwer miał przypadki, że nie działał nawet kilka dni. I nikt z tym nic nie robił. Moje pytanie brzmi, gdzie jest Fomi? Osoba, która reklamuje ten serwer i jest jego totalnym właścicielem, w ogóle się w ten projekt nie angażuje. A skutek jest prosty. Na serwerze prawie nikt nie gra. Ej, dobra, chciałbym mieć na spawna. Dobra, działa, ja pierdzielę. I teraz patrzcie to, jak się ruszę pewnie i wpiszę znowu spawn. Dobra, już myślałem, że będzie jakiś znowu cooldown comment. Na szczęście tutaj jest to w tym przypadku odblokowane.
No nie wierzę! Ty mi rzucił setę, jak Rod usunęło itemy. No żart, żart totalny, nie? Dobra, zawsze coś, dzięki stary. Dobra, ja bym chciał się w ogóle do kogoś tepnąć. Ej, tepnął się do każdego gracza. Zobaczymy, co z tego wyniknie po prostu. Tepnął mnie Dexy! Tepnął mnie widzowie Dexy! Tepnął mnie widzowie Dexy! Oj, chce się ze mną bić! No nieźle, wariaciku. No to dawaj Dexy, cwaniaczku. Pierwszy kill, widzowie. Ej, trochę mnie jedna rzecz zastanawia, czy on miał antyknoka, czy mi się zdawało? Ej, ale on poważnie, stary, ja go uderzyłem, on w ogóle nie poleciał, nie? Próbuję do niego dojść, ale kurde, może mi nie wyjść. Dobra, on już też bloków nie ma, więc super. Błagam, tylko mi nie ucieknij. Jest! O fuck! O fuck! Ja pierdzielę, błag... Skoczył! Dobra, chce się ze mną bić. No dawaj, dawaj. Dawaj, stary, on diamentowy miecz, no. Pierwszy kill, widzowie! Chodź tu. Zleży, zarąbiście. Ale nie jestem przekonany, czy on serio nie miał jakichś cheatów. Dexy 10, masz DC? Ej, tepa się do mnie znowu. Tepa adset. No dobra, i sprawdzę, czy on ma antyknoka. Dobra, nie ma, okej. Ej, da się wypadać serce, dobra, mam pomysł. Dobra, patrzcie to, widzowie, co teraz robię. Okej, on jest tutaj, weźmy go trochę. Czy ja go mogę przesunąć? Nie mogę. Kurde, chciałem go zamurować, ale się ruszył mi. Dobra, mamy go, widzowie. Jak to się robi? Nawet nie wiem, widzowie, jak to się... jak ten. Cześć. Mamy Steve'ka, widzowie. Nie umie podać mi Discorda nawet. Siema, jak to się robi? No podajesz nazwę. Moja to na przykład Zęcia Kasztak 001. Nie wiem, czy go zabić. O, zabiłem go. Przecież badę, nie chciałem. Postanowiłem sprawdzić, jakie są dokładne bugi na serwerze. W tym celu spytałem mojego wcześniejszego rozmówcę Fruktasa, czy może mi on kilka ich podać. Wymienił on między innymi anty-cheata, który jest totalnie do wywalenia. I wtedy oczy mi się otworzyły. Musiałem to zrobić i postanowiłem, że wejdę na cheata. Innym błędem było na przykład, że można farmić serca na jednym graczu. Jednak może tak po prostu miało być. A innym z błędów było to, że przez całą ekonomię bez rangi nie zdobędziesz dobrego nawet seta. Nie działają nagrody i wiele innych komend. Bez kitu. Cały czas mi się wydaje, że nie mogę że komendy można wykonywać co 3 sekundy. Ja pierdzielę, no nie wytrzymam, nie? Nagrody. No nie działa. Nagrody w ogóle nie, no nie ma. Dobra, moi drodzy, jestem na cheatach. Dobra, no sprawdźmy podstawowe rzeczy, na przykład nofale czy coś w tym stylu. Akurat nofal powinien na pewno nie działać. Okej. Okej, zaczęło mnie cofać, ale HP mi nie zabrało. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Próbujmy wyżej. Dobra, uwaga. Okej, dostałem hita. Dobra, dostałem, tym razem dostałem. Już z większej wysokości raczej nie działa. Teraz sprawdźmy flya, fly też nie działa. Ej, wbił właściciel! Wow, tepnij, bo muszę coś testować. Spróbujemy testować Killaurę. Dobra, a X-ray działa? No X-ray działa, X-ray działa. Przez to, że wszedł właściciel na serwer, postanowiłem to wykorzystać. I w ogóle się nie kryć cheatami, żeby sprawdzić, czy ktokolwiek zareaguje. Dobra, widzowie, moim planem jest po prostu w tym momencie kopać się typowo cały czas na diamenty i tak... O, właściciel wyszedł. O, głupio wyszło, nie? To może jednak walić to. Dobra, sobie tutaj set... Nie działa set home? Ej, dobra, teraz to ja nie wiem, o co chodzi, nie? Jak nie działa set home na serwerze? Zobaczymy, czy mogę bić z dalekiej kratki tak mega. I uwaga, próbujemy. Dobra, Killaura mi go nie dosięga, ale... No dobra, no ale wydaje mi się, że... Jestem ciekawy, czy mnie po prostu wyrzuci, nie? Dobra, nie, raczej mnie nie wyrzuci, tak mi się wydaje. Dobra, spróbuję ją podkręcić jeszcze, Killaura. Walnijmy ręcz 6, dobra, okej. No nie działa mi z tych kratek, ale... coś już wiem, nie? Dobra, lecę kopać normalnie diamenty, no. Dobra, wkopuję się właśnie do moich pierwszych diamentów. O fuck, akurat jeszcze tu jest jakaś pajęczyna. Dobra, uwaga, widzowie. No, X-ray działa zajebiście, no wiadomo, nie? Dobra, moi drodzy, no już mam naprawdę dużo diamentów. Znaczy, no 11, to nie wiem, czy to jakieś mega dużo. Ale to jest naprawdę no, chwila kopania, nie? Co ich 13. To jest jakaś duża ruda, bym chciał bardzo dużą jakąś. Dobra. Moi drodzy, mam takiego wejna, że to jest masakra, nie? Po kilku minutach kopania miałem już wszystko. Więc teraz moim zadaniem było się tepnąć do ludzi i zobaczyć, jak działa anty-cheat. Dobra, moi drodzy, TPA, nie wiem, Filip. Może ktoś mnie tepnie, no fajnie by było, nie? Czy jest jakaś komenda Ender Chest? No też nie ma. O, tepnął mnie ten Filip! On ma tutaj bazę, normalnie złoto. Ty, zabiję mu to. Dobra, trochę się może wkurzy. No ale trudno. Dawaj no. Dobra, próbujemy, widzowie, użyć cheatów. W tym momencie testuję cheaty. Okej, on się chce ze mną bić w ogóle. No to ciekawe, dobra. To jest genialny moment, w którym można sprawdzić cheaty, nie? Ziomek chce się ze mną bić normalnie. Dobra, trzeba mu zbić tarczę. Okej, zbiję mu tarczę, więc super. Dobra, nie no ej, no taki Laura dobrze działa. Dobra, tylko, fuck, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo on ma tą tarczę waloną, ja nienawidzę tej bić na tą tarczę. Jak się bić na tarczę, nie? Dobra, spróbuję go zabić po prostu z samej siekiery. Dobra, leży. Gdyby nie miał tarczy, to by szybciej zginął na pewno. Oczywiście i temu usunęło od razu. Ja pierdzielę usuwanie temu co 3 sekundy, nie? Najprawdopodobniej on się tu zaraz w ogóle tepnie. Zęciak skanier mnie zabił. No stary, testuję, no. Banhopy nie działałem, no cofa. Okej, chociaż tyle. Znowu się do mnie tepnął. Siema, bratku. No ale ja kurde, ja na tej killaura akurat zajebiście działa, tak mi się wydaje. Znaczy, no, jakby jeszcze była większy reach miała, to by w ogóle było super. To jest, widzowie, niezła ucieczka z jego strony. No dawaj, chodź tu już, no.
Przecież nie masz szans. Leży, dobra, super. Dobra, wypłacam serce. Oni to mają w ogóle w skrypcie zrobione. Ej, nie da się wypłacać nawet serca. Ja pierdzielę, ty. Czy serwer jest to zrobiony na kiju, nie? Czekaj, to w takim razie, jeżeli piszę home. A, no dobra, i to ma sens. Nie mają set home, a tylko mają po prostu ukośnik home. Klini, aby ustawić dom. Dobra, ustawiam dom. I zostawiamy teraz jedna rzecz. Mam home, a klini, aby. Okej, okay, klini, aby się przeteleportować. Działa. Czy jeżeli relognę i wejdę na serwer, czy ten home jest dalej działa? Dobra, działa. Okej, okay. Jakby myślałem, że nie. Jednak nie jest najgorzej. Sklep za serca działa tylko na spawnie. Sprawdźmy w ogóle ten sklep, bo jestem mega ciekawy, jak on w ogóle. No właśnie, tylko trzeba iść jeszcze na spawna walonego. Sklep za serca. Okej, okay. No załóżmy, że okej. Okay. Na rynku to nawet nic nie macie, bo tu tak jak mówię, na serwer jest martwy. Dalej się widzicie, nawet nowy gracz. O, nowy gracz, proszę bardzo. Nie możesz dodać do sobie kordy i nie wie, co ma zrobić. Nie, to jest masakra, widzowie. Ty był jakiś gracz. Ja pierdziel, jakiś typiara. Ja pierdzielę, walczam Killaurę. Dawaj, no, ej, o nie. Ej, nie mogę jej bić, co jest? Czemu jej nie mogę bić? Dobra, jem refa. Ja pierdzielę, ty, bo coś mi Killaura się zbugowała. Ja pierdzielę, czy wy to widzieliście, co się teraz stało? Ej, znalazłem największy błąd w tym momencie na serwerze. Ej, tylko, dobra, zabijam go. Ej, dobra, bo tu się zaraz jakiś warden zrespi. Dobra. Czy on może zginąć? Super, zginął. Czekaj, bo ten warden do mnie idzie. Nie wiem, czy dobrze widzieliście. Ale w momencie, gdy się tepłem do innego gracza i byłem podczas walki, wytepało mnie. Stało się tak dlatego, ponieważ przed wbiciem mi antylogouta, tepłem się do wcześniej innego gracza, który zaakceptował moją prośbę, a przez to, że ma cooldownu i teleport działa od razu, nie było żadnych przeszkód. Dobra, tam jest ten warden, ty, no ja nie wiem. Dobra, ten anti-cheat ogólnie nie jest taki zły. Myślałem, że jest gorszy. Znaczy, no ja może mam też całe cheaty. Ej, ta Julus się do mnie tepa. Tepam ją. O, fuck, ty. Ty, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zrzucam ją, zrzucam ją, zrzucam ją, zrzucam ją. Do Wardena, do Wardena. Ale to zrobiłem. Dobra, lecę, lecę na nią, lecę na nią. Jestem na złej wersji, więc ja nie widzę tego Wardena. Ej, a gdzie ona jest w ogóle? A, idzie, idzie. Poszedł. Poszedł do niej. O, fuck. Dlaczego on jej nie bije, bo się zamurowała? Szybko tam idę, czekajcie. O, teraz się sfokusował na mnie. Julus umiera, ty. Ona umarła tam na dole. On ją zabił rzeczywiście. Uuu! Aha, jeden versus jeden cię zabił, a nie do Wardena. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Napiszcie w komentarzu mi, co sądzicie o tym serwerze. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Craftkiewa i czekam na inne serwery w komentarzach. Cześć.